Witam Państwa, nazywam się Justyna Pycka, jestem dziennikarzem Tygodnika Siedleckiego. Chciałam zachęcić do lektury pierwszego numeru naszej gazety w nowym 2012 roku. Tym razem skupiliśmy się na temacie, który wszystkim pacjentom na pewno spędza sen z powiek, to znaczy, a przynajmniej jak nie spędza snu z powiek, to na pewno budzi niepokój i jest o tym głośno we wszystkich mediach, również ogólnopolskich. Chodzi o zamieszanie z nowym sposobem wypisywania recept przez lekarzy. Sytuację w siedleckich aptekach sprawdziła dla Państwa Mariola Zaczyńska i o tym, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, możecie Państwo przeczytać w tekście Marioli Zaczyńskiej w aptekach. Justyna Janusz skupiła się na bardzo ciekawym i bulwersującym mieszkańców powiatu garwolińskiego temacie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Garwolinie. Sąd Rejonowy w Garwolinie, podobnie jak Sąd Rejonowy w Sokołowie, Podlaskim i Włókowie, jest zagrożony likwidacją. Znajduje się na wstępnej liście sądów rejonowych przeznaczonych do likwidacji. Mieszkańcy powiatu garwolińskiego, lokalni samorządowcy, politycy, podobnie jak politycy z powiatów, o których przed chwilą mówiłam, bardzo protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu. O tym, jak wygląda zaplecze tego protestu w Garwolinie, jakie są perspektywy dla budynku Sądu Rejonowego, który tak naprawdę jest nowym budynkiem i zdaniem mieszkańców powiatu nie nadającym się do likwidacji z różnych przyczyn merytorycznych, lokalowych. Jak to wygląda właśnie, pisze koleżanka Justyna Janusz w tekście Sądu nie oddamy. Podobne problemy mają samorządowcy z powiatu sokołowskiego, nie tylko w kwestii sądu, ale również dotyczą one planów likwidacji prokuratury rejonowej. Jakiś miesiąc temu pisaliśmy na łamach tygodnika o tym, że jest plan właśnie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który dotyczy likwidacji prokuratury rejonowej w Sokołowie Podlaskim i Sądu Rejonowego. Samorządowcy z powiatu sokołowskiego już kilka tygodni temu uchwalili uchwałę, której protestują przeciwko takim planom. Okazuje się, że prokuratura generalna odpisała już tym gminom z bardzo szczegółowej informacji, którą przekazała samorządowcom prokuratura, wynika, że decyzja o likwidacji lub pozostawieniu prokuratury rejonowej w Sokołowie jeszcze nie zapadła. Po 7 grudnia został powołany zespół, którego zadaniem jest opracowanie za i przeciw likwidacji prokuratury. Więcej szczegółów w artykule. Zespół dokona analizy. Nie odchodzimy daleko od powiatu sokołowskiego. I piszemy również w tym numerze o sytuacji szpitala w Sokołowie. Na przedświątecznej sesji Rady Powiatu wywiązała się burzliwa dyskusja pomiędzy senatorem Waldemarem Kraską a władzami powiatu, które wspierał również dyrektor szpitala Krzysztof Lubiński. Padły bardzo poważne zarzuty ze strony senatora Kraski, m.in. dotyczące zadłużenia oraz złego zarządzania szpitalem. I tutaj padły też również odpowiedzi bardzo szczegółowe, dotyczące faktycznej sytuacji. Wszystkie te zarzuty oraz odpowiedzi znajdą Państwo w artykule Co z tym szpitalem? Tygodnik Siedlecki w powiatach otwieramy tekstem Bożeny Luczewskiej-Matejek, któremu towarzyszą bardzo ciekawe zdjęcia Janusza Mazurka. Są to zdjęcia z poligonu wojskowego. W siedleckiej bazie, jak się okazuje, na dobre osiedlili się pancerniacy z Wesołej pod Warszawą. Zajęli oni miejsce po rozwiązanym 1. Batalionie Rozpoznawczym. Na terenie siedleckiej jednostki służą pewnie kilkuset żołnierzy. Ich liczba objęta jest tajemnicą wojskową. Ale to, co nie jest objęte tajemnicą, napisaliśmy dla Państwa w naszym artykule. Zachęcam do tekstu Armia nie osieroci Siedlec. Najmłodsi biorący udział w naszej tegorocznej akcji Mikołajki z Tygodnikiem doczekali się upragnionej nagrody. Przekonali się o tym, że warto mieć marzenia i pisać o nich w listach do świętego Mikołaja. Najfajniejsze listy, najciekawsze obrazki, które wpłynęły w tym roku do naszej redakcji, zostały nagrodzone w sposób nietypowy. Dzieci autorów tych listów, autorów tych obrazków odwiedził święty Mikołaj w ich domach i przyniósł upragnione prezenty. My napisaliśmy o tym w tekście, marzenia się spełniają, są również zdjęcia naszych uczestników naszej akcji, najmłodszych, bardzo dzieci uśmiechniętych z prezentami i właśnie w towarzystwie Mikołaja.
Tym razem nasz raport poświęciliśmy tematowi zabytków, które na terenie całego Mazowsza dostały tych zabytków, które dostały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. My oczywiście skupiliśmy się na tych obiektach, które znajdują się w naszym subregionie. To pierwsza część naszego raportu, ponieważ jest ich na tyle dużo, że nie byliśmy w stanie opisać ich w jednym numerze. W pierwszej części zajęliśmy się zabytkami w Węgrowie, kościołem poreformackim, w Niemojkach, parafią świętych Piotra i Pawła, w Cegłowie, gdzie również dotację otrzymał starokatolicki kościół Mariawitów. Tym razem są to te zabytki, a w przyszłym numerze opiszemy kolejne. Nowatorskim projektem, w którym wzięły udział gminy Repki, Przesmyki, Paprotnia i Korczew, jest projekt Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza. Ma kosztować blisko 15 milionów złotych. Skorzystają na tym mieszkańcy, ponieważ będą mogli korzystać z dotacji na montaż kolektorów słonecznych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w artykule Zbigniewa Juszkiewicza, który umieścił informację na ten temat, zamieścił w tekście Czysta energia, czysty zysk. Zapraszam do lektury.